Witam wszystkich bardzo serdecznie konferencji prasowej. Ten drużyny Sandecji Nowa Sącz, pan Dariusz Durek. Witam serdecznie. Dobry wieczór. I trener gospodarzy, pan Szymon Szydełko. Dobry wieczór. Bardzo proszę o komentarz do dzisiejszego spotkania trenera drużyny gości. Na pewno wiemy doskonale, że te mecze pucharowe, Puchar Polski, rządzą się swoimi prawami. Wczoraj mieliśmy kilka niespodzianek, dzisiaj pewnie też. I zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że czeka nas tutaj trudny pojedynek i zespół Górnika na pewno postawił nam wysoko poprzeczkę. Co prawda chyba jeden celny strzał na bramkę zamienił Górnik Polkowice na bramkę. Hefes oddał dobry strzał i niestety musieliśmy zagrać do grywkę, ale fajnie, że chłopaki pokazali się charakter. Dla nas było dzisiaj najważniejsze to, żeby zwyciężyć, żeby strzelić bramki. Czekamy na to zwycięstwo. Wygraliśmy w pucharze, więc mam nadzieję, że w sobotę grając z Chrobrym również będziemy walczyć i że w końcu w lidze wygramy. Teraz wygraliśmy w Pucharze Polski, więc bardzo się z tego cieszę. Czeka nas znowu dzisiaj podróż, 6-7 godzin będziemy wracać. Dzień, można powiedzieć, na regenerację i mecz ligowy, więc musimy się szybko zregenerować i powalczyć o zwycięstwo w lidze. Dziękuję bardzo. Proszę o komentarz do meczu trenera gospodarzy, pan Szymon Szydełko. My również gdzieś chcieliśmy w tym meczu, ten mecz potraktować jako mecz taki na przełamanie, bo po bardzo dobrym początku ligi trafił nam się teraz tutaj w lidze taki jakiś troszeczkę marazm dołek i pomimo tego, że nie udało nam się dzisiaj zwyciężyć, to naprawdę jestem dumny zespołu. Jestem zadowolony z tego, jak wyglądał zespół od początku całej drugiej połowy przez całą dogrywkę. Był to zespół, który mogę powiedzieć, że wreszcie powrócił. Także marazm się skończył na pierwszej połowie, a od drugiej połowy był to zespół, który ja znam, który chcę widzieć na boisku i który wiem, że ma taki potencjał właśnie, jaki pokazał od 46 minuty w górę. Także pomimo tego, że nie udało nam się wygrać, ja uważam, że stała się rzecz bardzo duża. Przede wszystkim wielu naszych chłopaków, którzy mają ogromny potencjał, wrócili nam gdzieś, nie wiem, ze światów i wreszcie grali fajną piłkę. Można było to oglądać, można było się emocjonować i widziałem, że każdemu zależało do ostatniej minuty na tym, żeby doprowadzić do remisu, nawet do rzutów karnych, pomimo właśnie tego, że przegrywaliśmy. Też chciałbym wiele rzeczy, jakąś tak, może powiedzieć coś takiego, bo tam słyszałem jakieś głosy z trybun od kibiców. Powiem tak, no, że też muszą kibice wziąć pod uwagę, że dość dużo zmian było zrobione w tym zespole i raz coś funkcjonuje lepiej, raz coś funkcjonuje gorzej. Ja rozumiem gdzieś tam momenty oburzenia, które gdy mamy mecze, w których się tego nie da oglądać, ale po takim jak dzisiaj meczu, to uważam, że kibice powinni się też zachować troszkę wyrozumiałością, bo też trzeba to zauważyć, że w linii obrony, w bramce mamy dwóch chłopców, którzy są wychowankami akademii i każdy mecz, czy gra Poczwardowski, czy gra Wojtas w bramce, każdy mecz dla tych chłopców jest bardzo dużym doświadczeniem i oni z meczu na mecz wyglądają coraz lepiej, także tutaj wydaje mi się, że są to duże jakieś tam takie optymistyczne rzeczy i też trzeba je umieć dostrzec i wydaje mi się, że tutaj trzeba troszeczkę w niektórych momentach no, zachować więcej spokoju. Także jeszcze raz ze swojej strony, trenerze, gratuluję awansu. Ja tutaj gratuluję swojemu zespołowi tego, jak się prezentował na boisku i patrzymy, po takim meczu mogę patrzeć tylko optymistycznie w przyszłość. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli Państwo macie pytania do trenerów, zapraszam. Jeżeli nie ma, dziękuję serdecznie. Do widzenia Państwu. Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice, serce Zagłębia Miedziowego.